sezonie 2017, jak widać na całym naszym stoisku, góruje i cały czas prezentujemy nazwę Prorex. Jest to taka podmarka, którą puszczamy w 2017 roku, ale oczywiście nadal z informacją, że jest to produkt Dive'y. Dosyć duża gama i to wszystko oczywiście dla spinningistów, czyli od samego początku, od najdrobniejszych wszystkich elementów poprzez gumy, podbieraki i oczywiście kołowrotki wędki. Akurat w ręku trzymam dwa kołowrotki, są to dwa kołowrotki tradycyjne, spinningowe, Prorex Spin i Prorex XR. Dwa różne kołowrotki, jeden kołowrotek można powiedzieć tradycyjny, normalnym hamulcem, w bardzo budżetowej cenie. Natomiast drugi to już taka troszeczkę wyższa półka, gdzie będą zawarte nasze najnowsze technologie, czyli Maxilt, czyli hamulec ATD, bardzo wygodna korba, do tego fajny design, to co żeśmy już mogli usłyszeć od naszych gości, którzy nas odwiedzają. Bardzo fajna propozycja, jeśli chodzi o kolorystykę, no i oczywiście cenowa tak samo. Wędki w bardzo dobrej, przystępnej cenie, tym bardziej, że wędki będą miały już oczywiście naszą najnowsze przelotki karbonowe, także naprawdę wielka, wielka nowość. Oprócz tego bardzo duża gama przynęt gumowych, jak i woblerów. To wszystko naprawdę w bardzo fajnych cenach i wszystko, odpowiednia kolorystyka, jak i rozmiary. Także naprawdę tutaj cała ta gama i w ogóle program Prorex został bardzo, bardzo fajnie przyjęty, co nas to bardzo oczywiście cieszy. I wydaje mi się, że będziemy w tym kierunku próbowali się rozwijać, bo jest na to bardzo, bardzo duży popyt. Naprawdę dzisiaj wędkarz już jest, wygląda bardzo przyzwoicie, kolorowo, mamy i ubrania i oczywiście bardzo duża chęć i taka potrzeba tej całej technologii, tych nowości, bo naprawdę wędkarstwo rozwija się strasznie szybko, są wprowadzane takie nowinki technologiczne, że co niektóre nawet nas zaskakują. Ale tak to musi się wyglądać, tak to musi pójść, ponieważ ten wędkarz jest taką osobą, która szuka, chce i chce po prostu gdzieś tam te wszystkie rzeczy dotykać i oczywiście mieć dla siebie. Także to jest fajna rzecz, tym bardziej, że wędkarz jest taką osobą, która cały czas musi zmieniać ten sprzęt, szukać czegoś nowego, bo to po prostu jest pasja i to cieszy. I to tak ma wyglądać. Została sprzedana już masa biletów. I po sobocie naprawdę jesteśmy mile zaskoczeni, bo odwiedzających było bardzo dużo. Czasami mamy problem, żeby wszystkich obsłużyć, bo jest naprawdę tych ludzi ciekawych strasznie dużo. W niedzielę oczekujemy, że też oczywiście odwiedzi nas bardzo dużo klientów, ale wydaje mi się, że targi wypaliły i wszystko poukładało się prawidłowo. Z tego, co mówią wszyscy klienci, jest co oglądać, są dwie hale i naprawdę zapraszam, bo warto.